Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Robimy dzisiaj playlistę festiwalową, gdzie do zdobycia jest Continental, ale dopiero za 40 punktów, więc jest trochę roboty i przechodzimy od razu do zdobywania jego. Zależy mi na nim, bo wygląda kapitalnie i zdaje się, że można go zrobić na lowridera. Bierzemy cały czas te nowe, ostatnio żeśmy korwetkę brali, tą nową ZR1, to może teraz weźmy sobie starego F-150. Czy co, bo jak w ogóle nie wiem, czy ja go mam, ty. Jest, odrobinę przerobiony, chyba ma nawet opony dragowe, ziomek, tak, ja go zrobiłem na koło, czekaj, działa? Aha, zrobiłem go na bujanie. No, mam go zrobionego pod hardkorowca na koło, ale będziemy musieli go niestety przerobić na jakiś offroadzik, bo tam będziemy musieli wygrać wyścig dirt i będziemy musieli zrobić skok, takie, i potem będziemy musieli zrobić jeszcze niszczenie jakichś tam obiektów, bo będziemy musieli kilka skillów zdobyć. Wreckage. Na tej miniaturce tutaj to wygląda taki, no, porządny samochód, taki spokojny i w ogóle, ale myśmy zrobili z niego naprawdę potwora. Dałem mu natomiast klasyczne malowanie i wygląda zajebiście. Ja się, powiem szczerze, zakochałem w takich pick-upach i samochodach takich właśnie starszych amerykańskich. Odkąd zobaczyłem pierwszy raz 4x4 od Toyoty w Powrocie do Przyszłości, jak ziomek sobie wraca do garażu i patrzy, że tam stoi jego właśnie wymarzony samochód i on tak kapitalnie wyglądał w tym garażu. I ten właśnie przypomina trochę tamtą Toyotę, jak on to mówił. This is my 4x4. Potężny lift, ogromne koła, naprawdę wygląda to kapitalnie. I let's go! Tak, klasa S1, niewymaksowany, ale no potężnie zrobiony jest. I ścigamy się tutaj z takimi, kurde, koksami jak klasa G6x6. Nie wiem, czemu ta klasa G jest tutaj taka szybka. No i jesteśmy na rajdach, to jest też ciekawe. To nie jest wyścig offroadowy, tylko taki rajdowy, więc no trochę za duży lift zrobiłem jak na rajd, ale kurde, where is the fun? Chodzi o to, żeby się bawić, nie? Fajnie połyka te wszystkie nierówności. I cyk, zobacz. O, wypadłem. Nawet nie spojrzałem, ile tutaj mocy jest, ale jest zrobiony swap silnika. I to naprawdę jedzie, kurde. I boczkę. Yeah, patrzcie, jak genialnie wygląda. Oh yeah. Bardzo fajny samochód. Patrz, co wygrałem, Daytona. To jest jeden z droższych samochodów w całej grze. On chyba z 30 milionów kosztuje. No, są droższe, patrz, mogę go sprzedać teraz, za 15 milionów mogę go sprzedać. Od razu jakby, what? O kurde. Nie no, wiesz co, ja chyba nie chcę się bawić w te aukcje, od razu go sprzedam, ale wiesz, 15 milionów wygrałem teraz po skończonym tym wyścigu. To jest jakiś kosmos, dobra, sprzedaję go od razu. Pewnie na aukcji mógłbym go drożej sprzedać nawet, nie? Bo ja mam ten samochód, wiesz, w moim ekwipunku. I tym sposobem wzbogaciłem się o 15 milionów. No miałem chyba 69, coś takiego, 69 milionów miałem. Teraz mam 84 miliony, wiesz, po jednym wyścigu, what the hell? Mamy do zrobienia jeszcze hopę i wreckage skills, więc tutaj blisko kaktusów się pojawimy. I zrobimy sobie skok naszym Fordzikiem. Ej, spodobał mi się, kurczę, ten tuning. Naprawdę. Czekaj, jak tu się jechało. Tu jest taka potężna hopa. Tu w ogóle ktoś stoi. Czekaj, przywitajmy się. What's up, homie? O, zniknął. Tutaj jest hopka. Jedziemy sobie. I tam mieliśmy 3 gwiazdy chyba zdobyć. Nie wiem, czy nam się to uda tu zrobić akurat. Ale się odbił pod koniec.
i bam. 250 metrów. Chyba mi się nie zaliczyło. Zaraz zobaczymy. Chyba będę musiał jeszcze raz skoczyć, ale może się uda w drugą stronę. O. Okay, gdzie to jest? Tu gdzieś, nie? Nie no, nie zdobędę jednej gwiazdki w tą stronę. Okay, zobaczę, czy na pewno jeszcze muszę to zdobyć. Tak, jeszcze raz muszę sobie skoczyć. Zdobyłem dwie, faktycznie. Okej, okay, teraz musimy Wreckage Skills zdobyć, czyli trzeba tam trochę porozwalać kaktusów. To może być Ultimate Wreckage albo cokolwiek, nie? Wystarczy po prostu, o, jechać sobie, rozwalać tutaj drzewka. To miejsce jest zajebiste do tego. To jest zresztą mój początek zabawy w Fordzie Horizon 5, właśnie te okolice, bo brałem sobie tutaj taką korwetę starą Forza Edition i sobie tutaj latałem i zdobywałem skillsy, bo wtedy można było za skillsy dużo willspinów zdobyć i bardzo szybko się wzbogacić. Więc dużo czasu tutaj spędziłem na początku, bo kiedyś można było to robić i miało to sens. Teraz zrobili aktualizację już jakiś czas temu i nie można na tych skillsach aż tak się wzbogacić, więc nie ma sensu latać w jedną i w drugą stronę. Ale tak, powinniśmy już na ten moment mieć to wykonane, zobaczmy. Tak, mamy już zaliczone w sklepie w tym tygodniu, są rzeczy, które już mam. Jeśli nie macie którejś z tych rzeczy, to zalecam kupno, bo czasami można naprawdę fajne furki tam wyłapać. Tutaj tych daily challenges, ja tego nie robię, bo wiesz co, to się czasami automatycznie robi, czasami nie. No ale zaczniemy sobie teraz wyszukiwać derby, czekaj, triala znaczy się, i vans and utility, nie wiem czy będę miał odpowiedni samochód, zobaczmy. O, mam coś takiego, to moglibyśmy sobie może El Camino ulepszyć w klasie C. Jak tuningujecie w tych niskich klasach, to właściwie jeśli chodzi o prowadzenie, nic nie trzeba zmieniać. Wystarczy, że ulepszycie moc i jak ulepszacie moc, to najlepiej zacząć od oil and cooling, bo te części najmniej podnoszą klasę, a najwięcej mocy, nie? Bo tutaj po prostu zwiększamy też wagę, ale zwiększamy też moc, więc warto zacząć od tego. A jak chcecie załadować jakąś sprężarkę, no to najlepsza jest ta taka okrągła, to jest chyba centrifugal sprężarka. Ta jest taka średnia, jeśli o to chodzi, ale tutaj możemy to dodać. No i chyba El Camino ma napęd na tył, moglibyśmy zrobić napęd na 4 koła, ale wtedy ląduje w klasie B, więc zostawimy ten tył, powinno wystarczyć. Tutaj w tej klasie nie mamy aż tak dużo mocy, żeby się tym przejmować. No ale to jest trial, zresztą tutaj gra się w kooperacji, nie? No ale warto dobrze wypaść. To jest ciekawe, bo dopiero co kupiłem ten samochód i mam 799 tysięcy chyba mil. Dobrze patrzę, tak, tam jest siódemka. Wow, to jest dziwne. Normalnie jak się kupuje nowe samochody w... wiesz... w salonie, no to mamy zerowy licznik, nie? Ale jak jadę, to ten licznik się tam nabija chyba. Czekaj, bo tam pojawiła się czwórka z tyłu tego licznika. Teraz zobaczymy, czy się nabija. Nie no, chyba nie działa ten licznik, po prostu mamy 799.004 najechane. Prawdopodobnie mil, no bo jest to amerykański wóz. I jedziemy, zobaczmy. Tak, napęd na tył. Tutaj już widzę, że... O, shit! Widzę, że 4x4 mnie powyprzedzało wszystko, co mogło. Nie wiem, czy się zmieszczę w zakrętach tym autem. No ale widzicie, dałem 700 koni mechanicznych, ale napęd na tył jednak robi różnicę, nie? Niestety na niekorzyść. Ja tylko czekam na jakąś tam prostą, ale tutaj same zakręty niestety. Latanie bokiem. A jeśli chodzi o klasę C, to trzeba przyznać, że to jest jakiś power build, nie? Nie mam tutaj, mam standardowe opony. Mam standardowe opony. A,
Dawaj, wyprostuj się. Ej, ten wyścig był chyba w poprzedniej playliście festiwalowej. Coś mi się tak wydaje. Ja nie mogę złapać trakcji, ziom. Aż jak mi się powyginał wóz w ogóle. Dawaj, łap się! Jest! Prosta w końcu, rób te kilometry na godzinę szybko. Odgoniłem czołówkę na tamtej prostej, ale zakręty to jest katorga. Dobrze, że są te długie biegi, to idzie go zdusić. To jest jakby taka naturalna kontrola trakcji w tym aucie. Dawaj, 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 dawaj. Jest! I patrz, patrz co się dzieje na prostej. Jedyna satysfakcja, nie? Bo zaraz i tak ściana. A, ktoś fajnie tego Mini Coopera widzę, że stuningował. Aha, dobra. To jest ten sam tuning, co ja zrobiłem, czyli power build, ale ciężko kontrolować. Okej. Okay. Ja mam to samo dokładnie. Czyli wpakować dużo mocy. O kurde, co za cwaniak, chciał się we mnie wbić. Proszę, proszę. To ja rozumiem, że tu jest walka, że to jest rywalizacja, tak? Okej. Okay. Proszę bardzo, wąchaj spaliny. Ten gościu w Mini Cooperze jest wyjątkowo wredny. Jak próbuję go podgonić, to od razu się spycha. Na zakrętach wjeżdża w ciebie. A, kurde, mimo że to jest, wiesz, gra zespołowa, ale i tak, rywalizacja bierze górę. Cwaniaczek. I dostaliśmy Camaro Super Sport za tego triala. Taka sobie nagroda, ale okej. Okay. A, ja tu widzę, że mamy jeszcze Horizon Tour do zrobienia za 8 punktów? O kurde. No to jedziemy. Tu będziemy też chyba śmigać z innymi graczami, zdaje się. Przypadkowo zrobiłem driftowóz. Nie chciałem. A tu proszę. Ja mu nawet odblokowałem dyferencjał, wiesz? On jest tam ustawiony na 30%. I kurde, no nie ma bata. Ej, on ma najszersze opony włożone, ale standardowe. Najszersze jakie są. I kurcze, nawet nie ma zawieszenia driftowego. A i tak lata. O kurde. Pana gościa. No już na wyścigu dałem radę nim trochę poćwiczyć to driftowanie. Ale przyjemnie się nim jeździ, no. Wiadomo, że rzuca dupą. Trzeba się namachać, ale jest okej. Okay. Horizon Tour, nie jestem pewny, czy trzeba wygrywać. Ale teraz widziałem, że jesteśmy podzieleni na te drużyny i osoby tam mogą zdobyć więcej albo mniej punktów, więc... Ja sobie wziąłem takiego transita zrobionego na offroad. Ja muszę oddalić sobie aż kamerkę, kurde. Pana niego. On nawet nie jest wymaksowany w klasie A. Ale chyba jest wystarczająco dobry. I o to chodzi. Więc ścigamy się z tymi głównymi postaciami z tej fabuły Forza Horizon 5. Kurde, ale ten tam porobił furę. Zobacz jak poszedł. Chyba wymaksował w klasie A. Ja nie mam wymaksowanej, ale kurczę ładnie mu tam ciśnie. Popatrz gościa. No, jesteśmy w tej samej drużynie, więc dobrze. Ale wygląda na to, że... znaczy, Horizon Tour nigdy nie trzeba było wygrywać. To po prostu trzeba było sobie o tak oprzejechać. O nie, pominąłem checkpoint! Teraz widzę, że chyba jednak to trzeba wygrać, żeby zaliczyć. No i przy Horizon Tour, jak skończy się wyścig, to nie teleportuje nas od razu na następny, tylko musimy tam dojechać wszyscy razem. I po skończonych tych zawodach możemy sobie stworzyć na przykład wspólny konwój, czego praktycznie nigdy nie robię. Nie wiem jak wy. I jedziemy sobie na następne zawody. Nie wiem, czy... Nie powinienem przypadkiem na przełaj cisnąć? O kurde, gdzie to jest? Jadę asfaltem.
mi się wydaje, że przełaj nie będzie taki dobry. A my się tam chyba nawet możemy tepnąć, tak mi się wydaje. Ale przejadę się. Jechałem cały czas asfaltem i zdaje się, że szybciej dojadę niż te osoby, które jechały na przełaj. A to ciekawe, bo tam jeden gość nawet w pewnym momencie mnie tak bardzo mocno wyprzedził. O kurde. Bo tutaj chyba były tam lasy po drodze, te klify, nie klify. I kończymy na stadionie ten wyścig. Bardzo fajny był, taki prosty. Akurat w sam raz dla mojego autka. No i niestety, łącznie ze mną, trzech graczy dotrwało do tego momentu. To już jest zakończenie Horizon Tour. Nie dziwię się, no gra już po premierze jest ponad 2 lata. I każdy te wyścigi poznał już na pamięć, zwłaszcza ci gracze, którzy mają wysoki poziom, no to już niechętnie robią te wszystkie rzeczy w playliście festiwalowej, ale myślę, że tym razem warto, bo Continental to jest naprawdę dobry samochód, a za te mistrzostwa, no bo to są właściwie mistrzostwa, które robimy z innymi graczami, dostaje się nie 5, a 8 punktów, więc to jest prawie taki trial, można powiedzieć, nie? Więc warto to sobie zrobić, bo się znacznie przyspieszy tą progresję, żeby zdobyć sobie Continentala. I cyk! A, mamy pytanie. Utworzyć konwój z tymi graczami? Nie. No i teraz sprawdźmy sobie traskę zrobioną przez gracza. Musimy wziąć klasę A Super Saloons. Okej, okay, zobaczmy. Co on tutaj zrobił w tej dżungli? O, okej, okay, wezmę sobie może tego Lexusa. Jakiś taki nocny? Chyba znowu jakiś tor wyścigowy i znowu zostawiam to wam, żebyście odgadli, co to jest za tor wyścigowy. I ten już chyba nie jest taki równy jak ten, który testowaliśmy ostatnio przy tej tamie w górach, właściwie na wulkanie. Nie, tam był, oj, tam był świetnie wykonany ten tor. Mieliśmy taki tunel, przez który mogliśmy przejechać wysoko w górach, robiło to wrażenie. Ten nie jest taki równiutki. Od razu to czuć tutaj, o, jak podjeżdżam pod to, to czuję pod kierownicą, że mi po prostu tą kierownicę rzuca. Tu jakieś krzaki są na środku. Jak się jedzie, o, po takim równym jak tutaj, to jest ok, ale jak się jedzie pod górkę, to gdzieś tam czuć, że pod kołami coś tam nie tak jest. O, tutaj, o, tak, tutaj czuć bardzo. Patrz, ile balonów jest w ogóle, kurde. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy to jakiś oficjalny tor jest. Po prostu chyba ktoś sobie zrobił taki tor, że tor. Ale nie wiem, czy on istnieje w rzeczywistości. Dotknąłem ledwo co lusterkiem. Żałuję, że nie wziąłem sobie tutaj samochodu do driftu, bo te zakręty są właśnie takie idealne, żeby sobie polatać bokiem. No. I zobaczcie, tutaj jakieś takie nawrotki mamy. Kurczę. Fajne by to było do latanka. Następnym razem jak będzie... No właśnie nigdy nie wiesz, na co tutaj trafisz, tak? Jednego razu będzie jakaś taka fajna traska do driftowania, a później okazuje się, że mamy jakąś offroadową, nie? I biorę furę do driftowania i się nie da jechać. To znaczy, tym Lexusem też coś tutaj możemy robić. No ale to nie to samo, jakbyśmy mieli taki, wiesz, typowy driftowóz, nie? Opony odpowiednie, odpowiednie zawieszenie. A tutaj to mamy po prostu takie... Długi tor, trzeba przyznać. Ktoś się napracował. Tutaj mamy jakiś diabelski młyn. Zobaczcie, jakieś takie trybuny. Spoczko. Ale poza tym nie zrobił na mnie wrażenia, jeśli chodzi o doświadczenie samej jazdy, nie? Taki nierówny jest po prostu. Take the Exceptical Offroader to the highest point in Mexico. You will be able to see the treasure. Dobrze. Czyli musimy wziąć Exomotive i pojechać na szczyt wulkanu. Bardzo fajna rzecz. Weźmy sobie tego Exoceta. Ej, ja mam tutaj jeszcze inne. A czekaj, bo to są Forza Edition. Ale na wszelki wypadek nie będę ryzykował i wezmę sobie tego zwykłego, bo Forza Edition może mi się nie zaliczyć. Tak czasami bywa. No i musimy wjechać na szczyt wulkanu tym samochodem. Ale... czy no nie wiem. W
które miejsce dokładnie wulkanu i czy faktycznie wykryje mi, jak wjadę sobie na szczyt wulkanu, jak będę wjeżdżał, czy mogę sobie tak po prostu przeteleportować się tam na szczyt, nie? No i teraz, gdzie jest ten najwyższy punkt? W ogóle pobrałem jakiś tunik do tego samochodu, ktoś go zrobił na twardo, taki... Podjeżdżałem pod ten wulkan, to myślałem, że mi kierownicę wyrwie z rąk. Idź ty. Dobra, podjeżdżamy sobie tutaj. No i to powinno być to, nie? Teraz pod który szczyt? O! Zrobiło się! Okej, okay, zobaczmy. Rest of view. O, okej. Okay. O, tak daleko. To nie będziemy tu jechać. Idziemy od razu... Przeteleportujemy się, no come on. No i teraz mamy wskazówkę. Jest tu jakiś taki różowy domek w centrum dżungli. Ej, a to nie jest przypadkiem domek, gdzie my mamy swój garaż? Nie? Nie, no chyba nie zrobiliby aż tak prostej zagadki. No tu można sobie garaż kupić. O Boże, to jest tak proste. Zawiodłem się. Oni tak strasznie próbują zadowolić wszystkich graczy w tej Forzie, że nawet nie dają nam tutaj żadnego takiego wyzwania, żeby chociaż pomyśleć, no. Mogliby dać koło jakiegoś mniej charakterystycznego miejsca, nie wiem. Może gdzieś tutaj, o, z widokiem na drogę i tam gdzieś w tle i tutaj by był ten skarb. No, to jest najbardziej obvious miejsce przy twoim garażu jakby, kurde. Teraz musimy sobie Jeepem Grand Cherokee zrobić zdjęcie tutaj, w tym kanionie. Tak, musimy sobie wziąć Jeepka i tutaj jest taki kanion, tak jak wam pokazałem na mapce. No i sobie robimy pyk, pyk, bierzemy jepa. Chodź jep i Grand Cherokee Trackhawk. I tu jakieś tam, o, pstryk. I mamy zrobione. O, zły samochód wziąłem? Czekaj, to nie jest ten? Trackhawk 2018. A on z 14 roku, to jest jakiś nowszy? O. To jest ten? Nie. Ty, nie mam tego Jeepa? To jest 14 rok. A tu jest? Tu jest 18. No ej, mogłem się pomylić, samochody są identyczne na miniaturce. No... No identyczne, no może tam lampami się i grillem różnią, nie? I może tam pewnie jakimiś opcjami silnikowymi i tyle. Ale tak z wyglądu na miniaturce to samo. Kurde, nawet nie wiedziałem, że mam dwie wersje Trackhawka w garażu. Bardzo mam ochotę pojechać sobie nocne wyścigi Super Saloons tą klasą, bo lubię te samochody. No i sobie tak przejadę, no jakoś tak. Znaczy, wolałbym robić to w kooperacji, bo wiadomo, że jest szybciej wtedy z jakąś osobą, a tak to muszę przejechać wszystkie trzy, nie? Ale chodzi o to, że jest sporo w Fordzie bardzo fajnych samochodów, które można, którymi można sobie tutaj pojeździć, dlatego ja sobie to zrobię na szybciutko. No i co by tutaj wybrać? Kurczę, zawsze boję się na wyścigi brać BM-ki, bo przeważnie wszystkie mam zrobione na drift, zawsze. No, lubię, kurde. Wezmę sobie Panamerę. Panamerą się mało co w Forza Horizon 5 jeździ, no bo jest Taycan przecież dużo szybszy, prawda? Zawsze się tego Taycana bierze. O kurde, tu już hamowanie! Na rynku wtórnym możecie spotkać sporo używanych Panamer, zwłaszcza pierwszej i drugiej generacji, które mogą być w okazyjnych cenach. Mam tu na myśli 70 do 100 tysięcy złotych. I się tak wydaje, oje, o kurde. Się tak wydaje Panamera, kurde, V8, wszystko cudnie. Ale wiesz co, naprawa tego samochodu to koszmar. Trzeba wydać naprawdę sporo siana, żeby to jeździło. Więc odradzam. Ja sam o tym kiedyś myślałem, ale zweryfikowałem swój pomysł i... No bo tak myślę, kurczę, taki fajny samochód, wiesz, wygoda, luksus, nie? W środku dużo miejsca i potężny silnik, kurczę. W rzeczywistości bardzo bym chciał mieć Panamerkę, ale kurde...
jak zobaczyłem sobie te koszty utrzymania samochodu, już nie mówię kwestia tego, że trzeba by było go na, nie wiem, spędzić kupę czasu, żeby go w ogóle naprawić. To jest luksusowe auto. Tam trzeba by było, ja myślę, że lekko około 100 tysięcy złotych w taki samochód trzeba by było wsadzić, żeby on w ogóle jeździł. Jako tako, nie? Masakra. Nie polecam wam tego pomysłu. I tutaj mamy wspomnianą Panamerkę. Co, że to już jest koks wersja nowoczesna. Tak, ten rozsuwany spoiler z tyłu. Ale ja mówię o tej takiej starszej, która wygląda okropnie. Te nowe Panamery są już naprawdę piękne. Zresztą jak wszystkie nowe Porszawki. O kurde. Ale weź to utrzymaj, chłopak. Zapomnij. Zapomnij. Powiem wam, że jazda fabrycznymi samochodami, wiesz, fabrycznie stunigowanymi w Forzie Horizon 5 jest naprawdę bardzo przyjemna sprawa na kierownicy. Jeśli gramy na padzie, no to oczywiście chcemy te najmocniejsze osiągi, żeby, wiesz, wszystko tu zapieprzało na tym ekranie, prawda? Ale jak się gra na kierownicy, to wrażenia są trochę inne i lubię. Dlatego sobie zrobiłem te mistrzostwa i naprawdę świetnie się bawiłem, wychillowałem się. Dostaliśmy Jeepa Grand Cherokee właśnie. Tego, którym powinniśmy zrobić sobie zdjęcie, jakby ktoś nie miał, to tutaj mógł sobie zdobyć. Pobieram właśnie sobie tuning do jednego z samochodów i jestem zaskoczony. Najwyżej pobierany, czy najwięcej pobierany tuning, to jest tuning z napędem na tył do tej fury. Wow, kurde, co się stało? To jest chyba samochód z dodatku, to się stało i dlatego nie każdy go ma, dlatego też mało tuningów jest do niego pobieranych. Okej, okay. Więc tutaj mamy radar, 160 km na godzinę musimy zrobić. Musimy mieć samochód z klasy A i musimy mieć samochód musi być z USA. A, o, to jest Alumi Craft, jest z USA. Jakie wielkie kapory mu zrobił, ty. Okej. Okay. Ale że RWD, to mnie rozwala. Dobra, tutaj możemy sobie na ten radar podjechać z górki, więc ustawmy się gdzieś tutaj. Może w tym miejscu i próbujemy. A, 160 wejdzie na spokojnie. Tutaj jakieś 1000 koni mechanicznych gościu wrąbał do niego, więc... Kurde, lekka guma. Nie wiem, czemu to takie proste. Dobra, więc to mamy jedno i tu mamy strefę pomiarową. Na asfalcie już może nie pójść tak ładnie tym samochodem. Mamy 160 km na godzinę sobie utrzymać. To na pewno jest klasa A800 i USA, tak. Ale mamy jeszcze... O, właśnie to. Tutaj musimy przez pustynię sobie śmignąć. No i to myślę, że... Czekaj, nie chcę tego. To myślę, że będzie ciekawsze. Zwłaszcza dla tego samochodu, no nie? Zawracamy i... O, widzę, że tam ktoś sobie jeździ nawet. Spoczko. Ten samochód doskonale zresztą pasuje do tych klimatów. Nawet nie wiedziałem, że tak się trafi. Okej. No i tutaj sprawa wygląda tak, że trzeba jechać prawą stroną jakby. Bo tam mamy najmniej tych wydma. Na wydmach, na tych hopach najwięcej czasu się właśnie traci. Więc co robimy? Podjeżdżamy tak jakby trochę pod tą tutaj górkę i tą górką sobie tutaj jedziemy po prawej stronie i mamy cały czas równy teren. Nie jedziemy środkiem przez pustynię. No i zobaczcie, tutaj zawieszenie zrobił miękkie w tym tuningu. No nie wytrzymam. Ktoś zrobił tuning w moim stylu. Jakaś randomowa osoba. Brawo, chyba mu dam lajka nawet za ten tuning, jak dojadę do celu na czas. Sprzęgliło mnie. O nie. Oj, nie wiem, czy to zaliczę. 24? Chyba słabo. O, okej, okay, zaliczyło się. Kurczę, poziom trudności jest naprawdę nisko. I lalala, mamy tak, Crossing Q1 i Continental z 62 roku odblokowany. Odbieramy dwie fury i też mamy w serii, zobaczcie, F-150, którym zresztą jeździłem, też mi się odblokował. Okej. Okay. Nie wiem, pierwszy raz chyba z wami
miałem ochotę zrobić to wszystko. I zrobiliśmy całą serię. Niedługo będziemy mieli Stadium Makeover, Secret Santa, New Racetrack, New Cars. Okej. Zobaczymy. I oczywiście u mnie na kanale będziecie mogli sobie zobaczyć, co nowego pojawi się w aktualizacji. Tutaj mamy nowe samochody, które doszły do mojego garażu. Zobaczmy sobie tego Continentala. Czekaj, pod jaką on marką jest? O kurde, ja go teraz nie znajdę. Myślałem, że to będzie Plymouth, ale nie. To cholerny Lincoln jest. Okej, zobaczmy gnoja. Ten samochód chyba był w Fordzie Horizon 4, nie? To jest coś, co powraca do serii. Ale nie jestem pewny na 100%. Jak to wygląda? Jedziemy, wyjeżdżamy z jakiegoś country. Wyjeżdżamy sobie na drogę, bo właśnie zakopaliśmy gdzieś ciało naszej ofiary. Jesteśmy gangsterem, są lata 70. Które lata są? No, 60, ale 70 też mogą być. I jedziemy i uciekamy stąd. Nie zostawiamy ze sobą śladów żadnych. Yeah, real gangster. Zobacz ten środek. No i moi drodzy, zrobiliśmy sobie kolejną playlistę festiwalową. Ja was zapraszam na następną. Dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I do zobaczenia następnym razem. Chejas!